Chciałbyś zagrać takimi kartami, ale brakuje Ci FIFA Coins? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl. Kupisz i sprzedasz tam coinsy na PC oraz na konsolę. Nie musisz martwić się banem dzięki zastosowaniu unikalnych i sprawdzonych metod dostawy monet. Sprawdźcie też aktualnie trwającą promocję. Wśród atrakcji znajdziecie karty do wygrania dla kupujących, zniżki na coinsy i ankietę, w której możecie wytypować swój skład TOTY. Za wypełnienie tej ankiety 5 osób otrzyma darmowy pakiet 100 tysięcy monet. Szczegóły znajdziecie w opisie, polecam. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was ponownie w skokach narciarskich, ale w FIFA 23. Fajnie, że spodobał Wam się poprzedni film, zastosowałem się co do Waszych komentarzy i dzisiaj przeprowadzimy sobie większy turniej składający się już nie z 4, a z 8 drużyn, tak więc wydaje mi się, że będzie zdecydowanie ciekawiej. Dodatkowo przed nami losowanie fazy grupowej, a następnie z tych dwóch grup po 4 drużyny będą wychodzić dwie najlepsze ekipy, półfinały, finał i to wszystko właśnie w dzisiejszym odcinku. Tymczasem zapraszam do oczywiście opowiedzenia składów wszystkich dzisiejszych drużyn. Każdy z Was ma teraz świetną okazję zagrać w Football Team, gdyż 5 grudnia wystartowały nowe serwery. Sam wracam do grania, zakładam nowy klub i będę szukał Was, czyli moich nowych zawodników. Gra otrzymała ostatnio bardzo duży update, który przyniósł ze sobą pełne udźwiękowienie gry, głosowe komentarze meczowe, a także ogólnie nowy odświeżony moduł klubowy. Wbijając link w opisie dostaniecie 200 punktów energii więcej na start. No i co, mam nadzieję, że widzimy się na wirtualnych boiskach Football Team. Austriacy w takim samym niezmienionym składzie jak ostatnio, czyli Heiberg, Kraft, a także Fettner. Chiny, a właściwie Japonia, tyle że Japonii nie ma w FIFA. Tutaj mamy braci Kobayashi, czyli Ryoyu, a także Junshiro, a także jest oczywiście Nakamura. W reprezentacji Czech, która jest tak naprawdę przykrywką dla Słoweńców, Timi Zajc, Lobrokos, Domen Prevc, a także oczywiście Andrzej Laniszek. Jeśli chodzi o reprezentację Finlandii, tutaj mamy trójeczkę Kito, Saho, jakoś tak, oczywiście jest także Alto, a także mamy trzeciego zawodnika, bodajże Palo Sardiego. W reprezentacji Niemiec nie ma zmian od ostatniego filmu, czyli mamy Paszkę, Eisenbichlera, Wellingera, a także Geigera. W reprezentacji Norwegii podobnie bez zmian Granerud, Forfang, a także Johansson. Polska, tutaj Kubacki na napadzie, Żyła, Kamil Stoch, a także Wąsek. W reprezentacji USA, ale takiej nie do końca USA, mamy oczywiście Dekera, ale jest tu, jak widzicie, McKenzie Boyd Clowns, czyli zawodnik Kanady, jednak żeby móc wystartować w tym turnieju musiałem ich połączyć i po prostu pod przykrywką reprezentacji USA mamy reprezentanta właśnie Stanów Zjednoczonych, jak i oczywiście Kanadyjczyka. Tak więc okej, przed nami na początek losowanie grup. Tak jak widzicie tutaj Chiny, to oczywiście są Japończycy, których nie ma w FIFA. No a także mamy reprezentację Czech, którą reprezentują Słoweńcy. Tak więc tak to wygląda, reszta się jakby zgadza. No i przejdźmy sobie do losowania. To są aktualne grupy, jednak takie nie będą. Wylosujemy sobie je za pomocą tutaj trybu losowanie grup i powiedzmy sobie 5 razy naciśniemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. OK, i w tym momencie faza grupowa wygląda w sposób następujący. No Polacy jak widać trafili chyba no najłatwiej, może nie najłatwiej jak się dało, ale no na pewno jest to bardzo łatwa grupa. Mamy tak, Norwegię, Austrię, Niemcy, a także Słowenię. No a tutaj w grupie tej B mamy Polskę, Chiny, które oczywiście są Japonią, jest także USA, no i jest oczywiście reprezentacja Finlandii. Tak więc coś czuję, że Polacy tutaj sobie postrzelają i bez większych problemów wyjdą z tej grupy. My tymczasem sobie tutaj przejdźmy dalej, podpiszmy to. No i co? Tutaj macie jeszcze tabelę, pokażę Wam, żeby nie było grupa A, grupa B. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o ten dzisiejszy turniej. Tak więc przejdźmy sobie już do pierwszego spotkania. Zobaczymy kto z kim. Norwegia, Niemcy. Tak więc ciekawy mecz, przejdźmy do szybkiej symulacji. No i Niemcy 2-1 zwyciężają, pierwsze spotkanie za nami. Przejdźmy dalej, przypominam także, że tutaj są mecze i rewanże, tak więc żeby to jakoś specjalnie długo nie leciało, to my sobie dosyć szybko polecimy z tą symulacją. Drugie spotkanie, Austriacy pokonują Słoweńców, czyli no Słoweńcy tutaj mimo powiedzmy sobie silnej kadry, bo mają naprawdę fajnych czterech zawodników, no to już zaczynają dosyć słabo. Polska, USA 2-1, wygrywamy tutaj co prawda McKenzie Boyd Klaus, czyli oczywiście Kanadyjczyk, ale reprezentujący dzisiaj tutaj USA strzelił gola, ale to im nie pomogło, Polacy z 3 punktami. No i drugie spotkanie tej grupy,
czyli Finlandia, Japonia, 2-0 dla Japończyków, Kobayashi z bramką, pytanie tylko, który, czy Junshiro, czy Ryoyu, no ale tego się niestety nie dowiemy. Zaczynamy kolejne spotkanie grupy pierwszej, Słoweńcy-Norwegia 1-1, czyli trzeba przyznać, że no tutaj obie te ekipy naprawdę będą miały ciężko wyjść z grupy i wydaje mi się, że jednak to Austriacy z Niemcami wyjdą z niej na spokojnie. Właśnie te dwie drużyny mierzą się ze sobą i mamy 1-0 dla reprezentacji Niemiec. Przejdźmy sobie dalej, kolejny zespół przed nami i to będzie chyba mecz Polaków. Tak, Finlandia-Polska, okej, zobaczmy, Finlandia-Polska 2-1 dla Polski, kolejne zwycięstwo Polaków, a to już oczywiście oznacza pewne wyjście z grupy, tak, więc Polacy z grupy na pewno wyjdą, w top 4 się znajdą, a przed nami spotkanie Japończyków z zespołem Stanów, 3-1 dla Japończyków i w sumie ja pomyliłem się, bo przecież tutaj każdy zespół po dwa ze sobą rozgrywa spotkania, tak więc wcale te wyjście z grupy nie jest zapewnione, ale no nie oszukujmy się, jest blisko. Kolejne spotkanie Norwegia-Austria 3-1 dla Norwegów, czyli to jest no w sumie dosyć duże takie zaskoczenie, powiedzmy sobie szczerze, bo to Austriacy na zdecydowanych faworytów tutaj wyrastali. Niemcy pokonują 1-0 reprezentację Słoweńców, czyli Niemcy tutaj no 7 punktów już na ich koncie, jeśli się nie pomyliłem w obliczeniach. No i Polacy z Japonią, no tutaj obie ekipy miały po 6 punktów, ale to Polacy mają 9 tych punktów już w tym momencie. No tak więc chyba już nawet mimo, że jeszcze 3 mecze przed nami Polaków, możemy powiedzieć śmiało, że wyjście z grupy będzie. Zespół USA z Finlandią 1-1, no zdecydowanie chyba dwa najsłabsze zespoły z całego turnieju, tak przynajmniej wydaje mi się. Kolejne spotkania Niemcy-Norwegia, czyli zaczynamy już tą drugą kolejkę jakby meczów grupowych, 2-1 dla Niemców. Niemcy pewnie kroczą tutaj po awans i chyba nic też na ich drodze już nie powinno stanąć. Przechodzimy do kolejnego spotkania. Austriacy-Słoweńcy 3-0 dla Słoweńców, czyli naprawdę tutaj robi się ciekawie w tej grupie A. Za chwilkę sobie zobaczymy, jak tam będzie wyglądać sytuacja, tylko polećmy sobie z całą tą grupą jakby do końca tą kolejką, powiedzmy 3-1 Polacy wygrywają, tam Decker z kontuzją, ciekawe jak długo wypadł, no i ostatni mecz tej kolejki, czyli Japończycy zmierzą się z Finlandczykami, no i mamy 1-1, czyli Japonia gubi punkty. Zobaczmy sobie na szybko tabelę przed ostatnimi dwoma kolejkami, jak to tutaj wszystko się prezentuje. W grupie A Niemcy 12 punktów, pewne wyjście z grupy i jest to też pewne pierwsze miejsce, no a potem robi nam się bardzo, ale to bardzo ciekawe. Każdy może wyjść z tej grupy, tak więc będzie się działo. No a tutaj w grupie B Polacy wychodzą na pierwszym miejscu. No i Japończycy raczej też wyjdą z tej grupy. No raczej na miejscu drugim. Tutaj też chyba nie powinno być jakichś wielkich zaskoczeń. Tak przynajmniej się wydaje. Zaczynamy spotkanie Austria-Norwegia. To może być mecz o awans. 3-0 dla Austriaków, ok. W tym momencie to oni są bliżej wyjścia z grupy, no ale tam będzie na nich czekać już reprezentacja Polski. Ale zobaczmy, Słoweńcy-Niemcy 3-2 dla Słoweńców, wygrywają z Niemcami. No, co się tutaj dzieje? Naprawdę jest w tym momencie sytuacja strasznie ciekawa. My sobie dokończymy fazę grupową Polaków, Chiny, Polska 3-1 dla Polaków. No Polacy chyba zakończą tą fazę grupową z kompletem punktów, no ale też powiedzmy sobie szczerze, no to losowanie było niesamowicie szczęśliwe i niesamowicie łatwa grupa. Tutaj 4-0 USA rozbija Finlandię. No Finlandia zdecydowanie bez formy, trzeba przyznać, słaba kadra. No nie wygląda to u nich najlepiej. No i przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej. No to jest prawdopodobnie jeden z ważniejszych też meczów. Zobaczmy, Norwegia, Słowenia 2-2. No Słoweńcy mogli wygrać ten mecz i mieliby pewny awans. A w tym momencie wygląda to w ten sposób, że jeśli Austria pokona Niemców, to właśnie Austria wyjdzie z grupy. Jeśli jednak zremisuje albo przegra, wtedy wyjdą Słoweńcy. Tak więc zobaczmy, jak potoczy się to spotkanie. 2-2, a to oznacza oczywiście awans z pierwszego miejsca Niemców, z drugiego Słowenii. No a Austria kończy przygodę na trzecim miejscu. Przejdźmy sobie też do grupy Polaków, zakończmy ją, ale tutaj oczywiście żadnych zaskoczeń. No już raczej nie ujrzymy, 2-0 dla Polaków. Ostatnie spotkanie fazy grupowej, zmierzą się w nim Japończycy z USA. No USA jeśli wygra ten mecz, wtedy awansuje, ale tylko zwycięstwo im daje jakiekolwiek szanse na awans. No zobaczmy, czy są w stanie coś tutaj zrobić. 2-2, tak się nie dzieje. Japończycy awansowali do półfinału.
Czyli jak widzicie, żegnamy takie zespoły jak Norwegia, Austria, Stany Zjednoczone, a także Finlandia. Tak to wygląda. Przejdźmy sobie w tym momencie do półfinałów. Przed nami ostatnie spotkania. Polacy, Słowenia. No to jest mecz naprawdę topowy. No tutaj Laniszek Kubacki, Żyła, Timi Zajc, Kamil Stoch z Lovrokosem, no i Paweł Wąsek z Prewcem. No naprawdę ciekawie to wygląda. Przejdźmy do szybkiej symulacji. 2-1 dla Słoweńców. Polacy nie obronią naszego tytułu, no bo w poprzednim odcinku zaspoileruję dla tych, co nie widzieli, ale to Polacy zwyciężyli. No a tutaj jak widzicie, Słoweńcy okazali się lepsi. Słoweńcy w wielkim finale. Tak to wygląda, jeśli chodzi o półfinały. Przejdźmy sobie do meczu Niemców z Japończykami. Czy będzie jakaś niespodzianka? No wydaje mi się, że nie ma na to najmniejszych szans, ale spójrzmy, 2-1. No wcale nie tak źle, trzeba przyznać, Kobayashi z bramką. No i wielki finał. Niemcy, Słowenia mierzą się po raz kolejny, bo oczywiście w grupie też się spotkali. Tak więc zobaczymy, kto okaże się lepszy w wielkim finale. No te składy wyglądają fantastycznie. No ja liczę na jakąś niespodziankę. Liczę, że to Słoweńcy wygrają, ale spójrzmy. Tak się nie dzieje, ale dopiero po dogrywce, co ciekawe tutaj, no jak widzicie, Słoweńcy cały mecz wygrywali. Dopiero w 84 minucie Wellinger strzelił na 1-1, zapewniając dogrywkę. Tak więc Słoweńcy byli blisko, jednak to Niemcy okazują się najlepsi. Polska na trzecim miejscu razem z Japończykami. No trzeba przyznać, że Polacy jednak wyżej niż Japończycy w sumie, bo w fazie grupowej to jednak Polacy byli wyżej. A my sobie podsumujmy jeszcze statystyki strzelców. Jak widzicie, Dawid Kubacki został najlepszym strzelcem z 7 bramkami. Granerud 5 bramek na jego koncie, tak samo jak i Geiger. Tak więc tak to wygląda, jeśli chodzi o najlepszych strzelców. Znowu jeśli chodzi o asysty, no tutaj mamy zawodników, można powiedzieć, nieprawdziwych, bo Gündogana i Robinsona, ale jest znowu Kubacki, tak więc no został najlepszym strzelcem i asystentem, możemy śmiało powiedzieć. Jeśli chodzi o czyste konto, no to oczywiście mamy prawdziwych bramkarzy. No i co? Na dzisiaj to tyle. Myślę, że taki turniej to też coś fajnego, coś ciekawego. Jeśli macie jakieś jeszcze pomysły dotyczące skoków, piszcie oczywiście w komentarzach. Myślę, że coś jeszcze możemy sobie pokombinować. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia i siemanko.